To jest akcja, no akcja to za dużo powiedziane, bo to pojedynczy, bezpośredni prawy podbródkowy. To był ten najskuteczniejszy cios, który dawał Wawrzyczkowi przewagę w tym poprzednim starciu. No i znów, ale teraz dał się złapać prawym prostym Łukasz Wawrzyczek, ale chwilę wcześniej sam wyprowadził kolejny prawy podbródkowy. Widać, że będzie polował właśnie na taki cios. Zaczyna wreszcie, próbuje przynajmniej Łukasz Wawrzyczek także wykorzystywać to, że jest wyższy, że ma dłuższe ręce. Kilka razy wyprowadził lewy prosty, ale cały czas sędzia ringowy, pan Ken Curtis, przypomina Wawrzyczkowi, by nie pochylał zbytnio głowy, by nie atakował. Znów trafiony prawym prostym Wawrzyczek. No skupia się Wawrzyczek na wyprowadzaniu tego swojego prawego podbródkowego, ale zapomina w tym momencie o obronie całkowicie odkrytej. Także Jordan tutaj zaliczył mały punkcik. Teraz długi, prawy, prosty nad lewą ręką, taki prawy krzyżowy Łukasza Wawrzyczka. No niepotrzebnie chyba Łukasz wchodzi w te zwarcia, w tą ringową wojnę ze Scottem Jordanem. Wydaje mi się, że powinien boksować spokojniej. Czekać na akcję Jordana i boksować z kontry tym prawym podbródkowym. To był dobry sposób. Najczęściej używać ciosów prostych. Na pewno nie jest to ładna walka. Dużo zapasów, dużo przepychanki. Jordan z pewną chyba premedytacją wchodzi do tego zwarcia. Czuje się w nim bezpieczniej. Wawrzyczek wyższy, cięższy, mocniej zbudowany i Jordan chyba zaczyna odczuwać te ciosy Polaka. Znów prawy podbródkowy, lewy prosty, prawy i teraz prawy sierpowy. No troszkę nasadą bije Łukasz Wawrzyczek, ale najważniejsze dla niego, że tę rundę już bez żadnych wątpliwości wygrał nasz pięściarz. Popatrzmy na ciosy, 28 celnych ciosów w głowę Wawrzyczka, w sumie razem 31, no miażdżąca przewaga, jeśli chodzi o te statystyki. Naprawdę pojedyncze ciosy Jordana dochodzą celu w tej rundzie, może 2-3, popatrzmy. No właśnie ten prawy podbródkowy, ale tutaj na tym odchyleniu złapał go, wprawdzie ten cios ześlizgnął się po szczęce Polaka, ale no właśnie. Tutaj skutecznie ten lewy prosty, teraz lewy sierpowy wykorzystuje swój...